Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych, ponieważ zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizję niesprawiedliwego, fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własne ryzyko. Triggery. Seks, przemoc seksualna, przemoc fizyczna, broń, narkotyki, porwanie, oszustwo. Dzień dobry, ja jestem Tomek, to jest Naturalne 20 i dzisiaj, kochani, gramy w kult. Boskość utracona, wraz ze mną Templar Tomek. O kurwa, zapomniałem imienia, przepraszam, Adam i Kacper. O Boże, moja pamięć, tak, chłopaki wylicytowali, znaczy pierwotny skład miał być inny, bo to jest sesja organizowana w ramach drużyny wywióry, ale terminowo nam się nie zgrały pewne rzeczy i mamy troszkę inny skład i mam nadzieję, że będzie nam się, znaczy nie mam nadziei, ja jestem pewien, że będzie nam się dobrze grało, no ale zobaczymy jak... Nadzieja to pierwszy krok na drodze do rozczarowania. Tak, lower your expectation czy coś. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj wybierzemy się w małą podróż w czasie. Przeniesiemy się do Warszawy. Rok 91. Polska w tym momencie jest, no cóż, podczas gruntownej reformy społeczno-ekonomicznej, przemian, transformacji. Dopiero co opuścili nas czerwoni, że tak powiem. No i co? Niedługo inflacja wypierdoli przez sufit, bo taka jest prawda, ponad 600, prawie 700% inflacja. Później zrobimy małą denominację i wszystko wróci na stare tory. Ale wróćmy do naszej kochanej Warszawy. Chłopaki, kim gracie? Od lewej do prawej najpierw Templar. Gram Waldemarem Białym. Waldemar jest, można powiedzieć, takim typowym gryziepiórkiem z ministerstwa. Przez lata zajmował się papierologią związaną z majątkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I cóż, po przemianie ustrojowej postanowił, że skoro system już nie może liczyć, może liczyć tylko na siebie i swoich kolegów i postanowił, że coś z tym zrobi. Tak. Tomek? Jesteś wyciszony, mordeczko. Dobra. Ja gram Igorem Laskowskim. Jest to facet, który całe życie wyczył za czasu wcześniejszego ustroju, przed przemianą. Już liczył, że jest skłonny zrobić duże pieniądze. Na początku zajmował się sprzedażą na placu samochodów używanych. Następnie zaczął kręcić już lewe interesy również za granicą, czy to Bliskim Wschodem, czy Austria, Niemcy. Gdzie przerzucał różne elektronikę i tego typu sprawy. Zajmował się coraz bardziej szemranymi sprawami, ale zarabiałem cały czas coraz większe pieniążki. Człowiek po prostu interes, złotówka. Kimś właśnie takim przyjacielem zresztą całej tej wspaniałej gromady. Adam? Gram policjantem. Do niedawna milicjantem, obecnie policjantem. Starszy sierżant Janusz Piestrak. Policjant, któremu nie do końca po drodze jest z prawem. Raczej rozczarowany tym, że w policji dużo się nie zarabia, więc szuka jak najwięcej alternatywnych i nie do końca legalnych sposobów na to, by sobie dorobić. Lubi pohulać, lubi sobie wypić i otoczyć się jakimiś kobietami. Najczęściej jest to miłość płatna. Pochodzi z przemocowej, rozbitej rodziny. Jego ojciec siedzi w więzieniu.
i z racji swojego właśnie pochodzenia i dosyć skomplikowanego dzieciństwa w pewnym momencie z życia zamarzył sobie, że zostanie policjantem jak kapitan Żbik i będzie tych wszystkich złoczyńców i takich skurwieli, jak jego ojciec wsadzał do paki. No, życie potem przyniosło niemało rozczarowań. Okazało się, że praca w milicji, czy też potem w policji, no, niewiele ma wspólnego z piękną ideą niesienia pomocy słabszym, z praworządnością i tymi wszystkimi frazesami. No tak, no tak. No i na samym końcu, Kasprze, kim ty zagrasz? Tak, Mariusz Adamek wydaje się być najmłodszym z chłopaków, 27 lat. Jest to mężczyzna o dużej posturze. Widać, żyje on marzeniem, można powiedzieć, od dziecka jest zafascynowany amerykańskimi filmami, najbardziej tymi z klimatem mafii, gangsterki. Trochę dąży do tego, żeby mieć władania, bogactwa, niczym Pablo Escobar, ale do tego jeszcze daleko. Na swojej drodze już poznał ludzi, którzy potrafią sprawić, że osoby sprawiające kłopoty przestaną już... Nie wiadomo właściwie, co się z nimi stanie. Jest to mężczyzna od brudnej, ciężkiej roboty, do której nie każdy się pojmie właściwie. Chyba tyle. No tak. A, jeszcze najważniejsze. Sercem stoi za Legią. No tak, no tak. A propos właśnie owej Legii, jak wspominaliśmy na początku, gramy, kochani moi, w Warszawie. Rok 91. A słuchajcie, ja myślę, że zagramy sobie w jesieni. Co wy na to? Szaro-buro. Idealnie. Tak, szaro-buro idealnie. Lata 90. Bloki z wielkiej szarej płyty. Na małym podjeździe przed blokiem numer 13 stoi kilka Fiatów 126P, jakiś Fiat Cinquecento, może Deu. W telewizji, w dużym telewizorze, w czarnym kolorze, a takim wiecie, CRT z takim dupskiem z tyłu, leci właśnie mecz Legii Warszawa, którego, Mariuszu, klubu ty jesteś wielkim fanem, prawda? Tak, i może taki przerywnik, kurwa, dawaj, biegnij, kurwa. No, to norma z chłopakami raczej. Mm-hmm. Że zobacz, jak ten klisz zjebał. Zobacz, jak zjebał. Ja pierdolę, no, jak kurwa, trzeba z nimi w końcu pogadać. Tak, bo rok 91, a to może być taka... Taki mały uśmiech do fanów piłki nożnej. Rok 91 dla Legii nie był dobrym rokiem. Bo taka jest prawda. Za półtorej tygodnia w środę, Mariuszu, jest bardzo ważny mecz. Mecz z Motorem Lublin. To jest takie być albo nie być dla Legii Warszawa w pierwszej lidze. Bo wtedy jeszcze Ekstraklasy nie było. Są w strefie spadkowej, więc cóż, na meczu warto się pojawić, ale na razie przejdźmy do tego pokoju. Kwadratowy pokój, kwadrat, taka M4, M3, na którymś z warszawskich osiedli. W środku nadymione, czerwone zasłony, drewniany, polakierowany stół, paczka ogranych już chyba do niemożliwości kart. Na stole kilka literatek, pół litra wódki, a druga półweczka się chłodzi, bo wiadomo, że pół litra to nic. No i wy. Moi kochani, scena jest wasza. To tak. Waldemar, w odróżnieniu od pozostałych tutaj jego towarzyszy,
nie jest tak do końca skupiony na meczu, tak, pozostali koledzy. I gdy się dzieją kolejne akcje na murawie, gdy koledzy się, tak powiem, ekscytują tym, co się dzieje, Waldemar pali fajkę za fajką i nerwowo zapija kolejne kielony, bo w neseserze obok jego fotelu z jakże cudownego tak zwanego Sky'u znajduje się pewna teczka, którą bardzo chce się pochwalić z kolegami. Aczkolwiek stwierdził, że poczeka na koniec meczu, ponieważ no, chłopaki są w tym momencie po drugiej stronie Warszawy na stadionie. Myślę. Tak. A zanim ten mecz się skończy, ja myślę, że zajmie to jeszcze z 10 minut, bo jest 81 minuta plus, nie wiem, ze 3 minutki, jak doliczy sędzia. A Janusz, powiedz mi, pół litra na stole, czy chcesz się wstrzymywać, czy pijesz razem z chłopakami? Nie, no piję, wiesz, zdecydowanie piję. Jak jest okazja... Jak jest okazja spotkać się no, ze znajomymi, z kolegami z dawnych lat. Ostatnio takie okazje mamy coraz częściej. Ja alkoholu nie odmawiam. Ja alkoholu nie odmawiam. A już na pewno nie w sytuacjach towarzyskich. Mhm. No dobra. Jasne, jasne. Oczywiście, że tak. Ja wchodzę z balkonu. W sensie... wyrzucając kiepa za balkon, przecieram nos, patrzę na wynik, siadając, wypijając kieliszek wódki, siadam, mówię: ej, zastanawialiście się, czy ten chłopak, którego wywieźliśmy, jak się teraz żyje za granicą? No się, myślicie czasem o tym? No się... Patrzę się na Igora, wręcz tak powiem, ścisnął mnie trochę, tak tyci za jelita, skoro akurat wspomniał o tym dokładnie w tym momencie, ponieważ mój neseser. Mhm. Igorze. Ja z kolei podchodzę do Igora, z drugiej strony go tak biorę, mówię: kurwa, człowieku, co ty pierdolisz, siadaj oglądać ten mecz. Tak chcę trochę, odpycham od siebie to wydarzenie, bo to... My siedzimy tutaj, chlejemy sobie wódkę, jakby się kurwa nic nie stało. Tak. Igorze, i wiesz co? Ja bym cię poprosił. I bardzo dobrze, że to robimy. Właśnie bardzo dobrze, że to robimy. Ja biorę w tym momencie sobie tą literatkę i do dna. Tak. Igorze, poproszę cię, żebyś sobie rzucił 2K10. A za poczucie winy, bo taki masz problem, że tak powiem. Pierwszy rzucik. O kurwa, pięknie się zaczyna. Jasny pieronie. Dobrze. Ale to 2D10, 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 ziomeczku. Czyli to jest slash R? Slash tak? R 2D10, tak. 10, okej, dobra, tak. Cyk. 10. No dobra. Słuchaj. Mam jeden punkcik wpływu. Od ciebie, mój drogi. O, to jest jedna rzecz. Ja sobie to muszę tutaj skrupulatnie zapisywać wszystko, żeby mógł was jakoś mobilizować do tej gry, prawda? Dobra. I poproszę cię, mój drogi, ponieważ podczas pierwszej sesji gry rzucasz też na prześladowcę. Więc również jeszcze raz poproszę cię o 2D10. No i to jest już ładnie. Słuchaj, na to już nie mam punkciku wpływu. Także jest ok. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Poszukiwanie teraz kart. Mariusz Adamek,
Kolego mój, przyjacielu, 85. minuta, w tym momencie Legia strzela gola wyrównawczego. Tak, a oni coś pierdolą w tle, nie? Jakby to jest jak przegrają ten mecz, to przypieczętują po prostu spadek, więc kiepsko, ale udaje im się wyrównać 1-1. I poprosiłbym cię o rzut 2d10 za twój problem, który jest złą reputacją. 11. Jeden punkcik wpływu dla mnie. Bardzo mnie się to podoba. A za tą wódeczkę moją też już sobie coś dodałeś? Nie, bo ty rzucasz, jak się chcesz opanować i nie chcesz pić. Bo to jakby to jest twój problem. I jeszcze, Mariuszu, poproszę cię o rzut na Nemezis. Myślę, że również 2d10. Się wychylić przez balkon po prostu krzycząc. A stamtąd tylko 14. 14, no dobra, jeden punkcik wpływu. Próbuj sobie od razu je wszystkie wpisać. Dobra. I jeszcze tutaj potrzebuję. W sumie tyle. Na razie przynajmniej. Dobra, no 3 punkciki. Nie jest źle, mogło być gorzej, mogło być lepiej. Moi drodzy, kontynuujcie. Ja czekam zakończenia meczu. To siadam na fotelu. Mówię, no właśnie, i siedzimy, pijemy sobie, jakby się nic nie działo. Mariusz po prostu za chwilę telewizor, co prawda, wypierdoli za okno, jak patrzę, jak te patałachy grają. I po prostu... Ja siedzę. Dobra. Zanurzony w fotelu. Tak patrzę na Waltka. Mówię, Waltek, ty w ogóle mówiłeś, że masz jakiś interes do nas, że chciałeś o czymś przegadać. I tak już w meczu się chyba nic nie zmieni, ale tak już jest końcówka. Wiesz co, biorąc pod uwagę, jak się tak popatrzę na Mariusza, biorąc pod uwagę, jak Mariusz jest zajęty tym meczem. Mariusz będzie tym meczem jeszcze zajęty przez najbliższe 2 godziny po takim wyniku. Człowieku, mówisz, jakbyś go nie znał. Nie przerywajmy mu. Chłop się dobrze bawi. Czy dobra, się nie dobrze bawi. Ale wiesz, o co mi chodzi. Cierpliwości. I polewam mu kolejnego kielona. Wiesz, Waldek, po takim wyniku on będzie potrzebował pocieszenia. Mam nadzieję, że masz dobre wieści. Zaiste. 92. minuta. Sędzia odgwizduje remis. Polewam mu... No co, Mariusz? Jakieś punkty wpadły, co? Do tabeli. Nie jest tak źle. Myślę, że krótka formułka, nic się nie stało. Tak, no jakieś kilka przyśpiewek pewnie wykrzyczanych. Tak. Mogło być go lepiej. Jak to spiedolili nas. Ale dobra, no. Jakiś interes macie. Tak. Zacznijmy od toastu. I polewam. Waldek będzie tatą, kurwa. Nie. Ten toast będzie na cześć. I wznoszę. Na pochybel czarnym. Czarnym i czerwonym. I czerwonym. Z okazji wyjazdu czarnego. Dobry czas. Janusz, ja dobrze z tego, co pamiętam, ty w liceum pojechałeś na ochapy do Jugosławii, nie? Ty, no wiesz co? Tak, było tak. Zdarzyło się. Bardzo dobrze wspominałeś z tego, co pamiętam o Jugosławii. To, co pamiętałem, to wspominałem, wiesz, już wtedy się zaczynało.
popijać, nie? Tak, tak. A ta rakija kurewsko mocna. No ale też nie wiem, czy jesteście w miarę na bieżąco, że odkąd towarzysz Tito odszedł, tam się nie robi wesoło. Ja tam się w politykę nie mieszam. No właśnie, ja pracuję w niej. A dlaczego o tym wspominam, jednocześnie wspominając o Czerwonej? Otóż, panowie, wychodzi na to, i tak przesuwam ten deseser po dywanie, iż w końcu mamy okazję skorzystać z losu, z tego, co nam los daje. I z tego, że nas czerwoni opuścili. Wyciągam teczkę. W teczce jest spora ilość dokumentów. Znaczy nie spora, właśnie nie, to jest parę teczek. Ale te wszystkie teczki mają jeden numer identyfikacyjny. I go kładę na stole przed panami. I tak delikatnie podsuwam do przodu. No ja biorę tą teczkę, znaczy biorę, powiedz mi... Będąc policjantem, to jest jakaś policyjna teczka, jakoś coś mi to mówi, od razu widzę. Absolutnie nie. Widzisz tylko stempel MSW. Jasne. Czyli jest to dla mnie też tajemnica. Dobra. Tak, to znaczy rozpoznajesz ten typ dokumentacji, że to jest jakaś dokumentacja z ministerstwa, ale czego może dotyczyć, nie masz bladego pojęcia. Dobra, masz mnie, Waldek, co żeś tam wyjął z szafy? Otóż panowie niczego nie wynajmują. Waltek wyciąga trupy z szafy komuchów teraz. Nie, właśnie. Bardziej panowie udało mi się zamieść coś pod dywan. Udało nam się, panowie, coś zamieść pod dywan już rok temu. Wyobraźcie sobie. Ale w końcu, ponieważ dom został opuszczony, możemy ten dywan zwinąć. Pamiętacie może ten magazyn koło jednostki, ten w którym ruskie trzymało sprzęty itp. itd. Co Janusz, ty pewnie pamiętasz, że ruskie po pijaku BWP wjechało w autobus. Ach, ileś się musieli nasprzątać po tych... No, to pamiętacie ten magazyn. To jest tam na wschodzie, nie? To jest tam... Tam za Warszawą, o tym magazynie. Pod Warszawą, no, pod Warszawą. No, dobra, no to kojarzę, no. No, to wiecie panowie, to nie był jedyny tego typu magazyn w ruskich. Raczej, jako że magazyn ruski. No i z racji tego, że nas Czerwone w końcu opuściło, miałem bardzo ciekawą sytuację, ponieważ zostałem przydzielony do inwentaryzacji tych wszystkich starych magazynów. I tak się śmiesznie złożyło, że jeden magazyn był bardzo, bardzo, bardzo rzadko wspominany w tych wszystkich inwentaryzacjach. I cała jego dokumentacja była de facto skompensowana do czterech teczek. Które leżą tu przed nami. Które leżą tu przed nami. Na tej teczce myślę, że też byłby taki czerwony, duży stempel z cyrylicą. Też przybity tak na środku. Znaczy ona de facto jest dwujęzyczna tak naprawdę. Dobra, biorę jedną z teczek, tak ze środka, tak z dupy i otwieram, w sensie tak, żeby ją przeglądać. No panowie, ja tu widzę kupę kasy na tym stole. Tak. I teraz... Jak myślicie, dlaczego wspomniałem o ochapie, Janusz? Ja pierdolę, będzie zagadki z matematyki zadawał. Mów nie po polsku. Zagadki z matematyki, panowie. Wyjebali ten magazyn i go przeniesie, przewieźć. Waldek, zawsze najmądrzejszy w klasie. Bo wiecie, panowie, my tutaj raczej z tym ciężko będziemy mogli coś zrobić. Wie, Janusz, ty w szczególności wie, że teraz, że u ciebie to wszyscy siedzą jak na szpilach. Teraz to takie rzeczy też w ogóle. No tak.
Wszyscy osłani, bo ta sekwencja trwa. A co się dzieje za granicą w takiej Jugosławii? Ja gadałem z jednym ziomkiem, którym tam pracowaliśmy na Jugosławii, to mówi, że tam faktycznie mogłoby parę takich rzeczy z tego magazynu ładnie szybko zejść. I nikt by cię nawet nie pytał, raczej by się nikt nie pytał, skąd to mamy. Dokładnie. Zatem, panowie, mój pomysł jest prosty. Sprzedać i zarobić. Oczywiście wszyscy wiemy, jaki jest obecny stan naszej gospodarki, więc ja bym nawet podniósł stawkę, panowie. Czemu złotówki? Czemu nie dolary? No tylko dolary. Tylko dolary. Zatem w złotówkach to nie ma sensu nawet to tankować. Mm-hmm. Zatem panowie, w tych czterech teczkach są dolary. Tylko teraz musimy wykombinować, jak to stąd wywieźć. I no, też jakiś kupiec by się przydał, ale to na pewno są, tylko musimy ich złapać. Poczekaj chwilę, bo Tomka wymigało. Co chłop zaczął migać, kurwa, i zniknął. KGB. Już go chłopa zawinęło po prostu. To ten Nemezis po prostu przyszedł, jakby zużyłem jeden punkcik. Zawinął już chłopa po prostu za balkon i... Serbowie już strzelają. No. Czekaj, ale to na to już rakietę wysłało. No nie wiem, co tu się, Tomeczku. Ty mi powiedz, jesteś... Kabel ci nie styka? W laptopie to sobie ciężko, żeby mieli... Oj, byś się zdziwił. No. Czekaj, daj się mi sekundkę. Sesja pod znakiem problemów technicznych, no. Ci mówię, coś ostatnimi czasy jest kiepski streak. No, jakiś klątwa, no. Hakują nas i tyle. Hakują, no. Czarne koszule przyszły, poloniści. Dobra, chyba już. LOL, jak jest za ciemno, to mi się kamera wyłącza. Why? Tryb nocny, no. Tryb nocny. O, widzę, że śpisz. Nie potrzebujesz wizji. Kontynuujmy, kochani, kontynuujmy. Dobrze. Zatem, panowie, musimy opracować plan. Plan znalezienia kupca, plan wydostania tego szpeju, bo nawet jak przeczytacie tą dokumentację, to cholera wie, co tam jest. Wiecie, ja znam ruski, ale dla mnie to jest bełkot. Nie ma bladego pojęcia, co tam jest. Ale na pewno to ruskie bardzo nie chciało się chwalić, że to jest. Ja słyszałem, że gdzieś mi głowice zniknęły, więc wiesz, no, ja mam dużego Fiata, nie, ale bez przesady. Igor, akurat tutaj, wiesz, brałem udział w tym i owym i wiem, że tych głowic już nie ma. Albo przynajmniej jeżeli jakaś została, to raczej nigdzie tego nie będzie w ministerstwie na żadnym papierze. Już nie chciałbym tego w dużym Fiacie przewodzić, nie? No i co tam, rozerwałby się troszeczkę. Razem z połową Warszawy, a co tam, nie? Ach, już tak powiem, jak melanż, to no, żeby całe miasto słyszało. No, tak mówię, panowie, trzeba będzie to wydobyć. To nie jest w ciekawym miejscu, ale też nie będziemy musieli bawić się w jakieś udawanie żołnierzy. To jest w tym momencie jako teoretycznie cywilny obiekt. Polewam wódkę wszystkim. I Janusz, coś wiesz się, czy coś z policji, ktoś się tym interesuje, czy coś się, to jest jakoś obstawiane, czy... Pierwszy raz słyszę o tej sprawie. I jak dla mnie, i jak już jestem rozochocony trochę tą wódeczką i perspektywą zarobienia, i jak dla mnie to brzmi jak łatwiutka robota. No, co może się wydarzyć? Jedziemy do magazynu, gdzieś na wysrankach Warszawy, bierzemy towar. Wasza już w tym głowa, żeby znaleźć jakichś pośredników, gdzieś to pchnąć jakoś za granicę. Jeśli chodzi o budowanie konwój,
przecież kurwa, jestem psem. Otworzą mi wszystkie bramy, otworzą mi każde drzwi. Pójdę tam po prostu służbowo. Pójdę, rozeznam się. Na placu nam stoi Nyska z policji. Nas na sprzedaż. Zdarte emblematy, ale przejechać byśmy tym przejechali i może by się nawet nikt nie pytał jakoś bardzo. Biały. A ty byłeś tam w środku? Nie. No to jak to komuchy tam były, to mogły to jeszcze zaminować, czy chuj wie. Z tą Nyską to nie jest zły pomysł. To nie jest zły pomysł. Już tak zaczynam wybiegać mocno do przodu. A czyli akurat tutaj Mariusz w punkt trafił to, o czym ja myślałem. Bo czytałem wiele dokumentacji. I nikt się tak nie starał, żeby to tak cichaczem było zmagazynowane. Nie chcieli, ktoś nie chciał, żeby to było w zbyt wielu miejscach naraz udokumentowane. A jeśli tam są czołgi? Ciekawe, po ile czołgi można upchnąć. No, to jakie wywieźć? No jak to jak? Na pasę. Ciężarówką. Nyski? Na pasę Nyski. Nie wiem, czy ty wiesz, jak Nyska wygląda. Ja wiem, jak Nyska wygląda. Ja wiem, jak na pewno wiesz, jak wygląda Nyska, bo pewnie nie z jednego meczu cię taką Nyską do domu przewozili, więc... To może zawsze... No jak było, Mariusz, pochwal się, ile razy cię z dołku trzeba było wyciągać i pomagać. Wtedy kolega w policji się przydawał, co? Kurwa, a pamiętacie, jak go kiedyś wyciągaliśmy z tak najebanego z imprezy właśnie z dołka i bez spodni, w samych gaciach siedział na tym, na dołku? Zimie. I ty po nic nie pamięta w ogóle. Wymyśliliście to sobie. Wymyśliliśmy, całą teczkę tam mam na ciebie. O ty, kurwa. Mariusz, pamiętaj, my mamy to twoje zdjęcie śpiącego w wannie, zakrytego kotarą. Ty się nie śmiej, człowieku. Jak ty się już dorobisz premiera, człowieku, to my kiedyś do ciebie przyjdziemy ze wszystkimi zdjęciami, nie? Wiecie, premier to nie jest aż takie fajne. Za dużo osób na ciebie patrzy. Za bardzo dużo osób patrzy na rączki. Człowieku, te teczki, które mamy tutaj, to są nic przy tych zdjęciach, które my mamy na ciebie. Cio. On sobie teraz pewnie załatwia znajomych w Jugosławii, bo jak się dorobi, to żeby nas tam wywieźli. No właśnie, problem jest, panowie, taki, że nie mam nikogo w Jugosławii. To jest problem. Kuźwa, na Węgry mam kogoś. Nie, ja tam kurde, na Czechosłowacji mam kogoś, ale jak nie, Jugosławia, to kurde dla mnie czarny ten. Ja tam opychałem. A nie chcę towarzysza Kiszczaka prosić o pomoc, bo mógłby się zacząć pytać dlaczego. Wiesz co, ja tam opychałem szlugi, ale... Znaczy stamtąd brałem szlugi do nas, ale to szczerze mówiąc... No nie bardzo, w sensie wątpię, że byli zainteresowani kupieniem ewentualnie kałaszu już, nie? Wiesz co, ja mam pewien pomysł, mogę popytać tu i tam. Wiesz, znam dużo dziewczyn z miasta. A do dziewczyn z miasta różni ludzie przychodzą. A to dyplomaci, ambasadorzy, politycy. Kto wie, może i ktoś z Jugosławii bywa u moich koleżanek. Dobry trop. Dobra, ale jak dużo tego tam może być? W sensie kilka ciężarówek, kilka pociągów. Właśnie panowie, nie wiem. Gdybym chociaż potrafił zdekodować, co tam może być po kodach sprzętowych, byłoby mi łatwiej. To chyba trzeba ruszyć dupę i tam pojechać. No, trzeba będzie ruszyć. Chyba tak. Musimy najpierw ogarnąć, co i ile potrzebujemy, żeby te rzeczy stamtąd wydobyć. No tak sobie myślę, przecież mógłbym... Nie wiem. Mojemu... zwierzchnikowi, że tak powiem, też coś przekazać na ten temat. Też nie wiem, jak bardzo byliby ciężką bronią zainteresowani, ale mówię, nie musimy wszystkiego wywozić, możemy coś tutaj sprzedać. Pytanie, ale czy... kurwa, od razu więcej ludzi do podziału tortu. Przecież właśnie, ten chłop się rzuci na to minimum. Absolutne minimum. I oni obstawią takimi drbasami jak nie. Pięciu jeszcze, nie? Chodzi mi o to, że nie, jakieś pistolety, to oni mogliby
wziąć od nas, no. Jakąś drobnicę można by opchnąć, żeby chociaż na paliwo było. Kogo jakim to wytłumaczymy? W sensie, no wiecie, żeby mieć fundusz statowy, czy chuj wie. Przecież Janusz powie, że z policji wyprzedają czy kichu. Magazyn policyjny, wietrzenie magazynów. To byśmy mieli trochę na zorganizowanie czegoś większego chociażby. No zobaczy, musimy zobaczyć, co tam jest, kurwa. Tak, tak, nie ma to, jak to mówią, dzielić skóry na czym? Legi? Co? Te powiedzonka, kurwa mać. Dobra, no to myślę, że co? Zdrowie, wypijam. Jak mówię, jutro się to weźmy, nie? W sensie dzisiaj już raczej co, pojedziemy tam na jebani i... No i wejdziemy na jakieś gówno. No niech nie przychodzą nam do głowy lepiej takie pomysły i śmieję się tak pod wąsem, wiecie. Chociaż nie jest czas, spoglądam na zegarek. Tak, słuchaj. Ale kurwa, Mariusz. Jest ciemno, ej! Tak, a propos tego, że jest ciemno. Mariusz, powiedz mi, jaki ty masz samochód? Aha, to jest BMW 3, M3 chyba, tak? M3, prawda? To jest rzucający się w oszy samochód, nie? Taka M3. Mogę ci powiedzieć, że tak, w 91 policja na pewno patrzy. Kobitki łatwo łapać. No, słuchaj, luksusowy samochód, drogi. Tak, i wiesz co, myślę, że to jest moment, w którym może jak wzniesiecie mały toast przy wódeczce, widzisz przez okno, na którym piętrze jest ten kwadrat, na którym siedzicie? Na 8. 8 piętro. No dobrze, sami sobie zgotowaliście ten los. Patrzysz przez okno. Patrzysz, Mariuszku, patrzysz przez okno. Widzisz tą swoją niebieską, białą betę? Czarna chyba. Czarna beta, tak? Czarna, czerwone motywy. Widzisz tą swoją czarną betę. I widzisz tam, kurwa, kilku chłopaków w czarnych koszulach, którzy się kręcą i patrzą i szukają fajnego samochodu. Tak, kurwa, bo chyba mam zwidy. Tak wyczeszam oczy, podchodzę bardziej do tego okna. Kurwa. O wy kurwy. I widzicie, że sięgam po kastet z ręki, w sensie z kieszeni jakiejś. Jakiś, nie wiem, może baseball jest oparty o ścianę i idę w kierunku baseballa. Ja patrzę przez okno, co tam się stało, nie? Czekaj, Mariuszku, spokojnie. I ja biorę tam z tej marynareczki tam swojej gdzieś, wyciągam tą swoją blachę. Mam też kaburę broni służbową ze sobą, choć nie powinienem jej mieć. I może to tak załatwimy. Pójdę ich, kurwa, postraszę. Może tego pięta. Zdać policję. Nie, ja wjadę do nich. Co się, kurwa, będą tam kręcić? Wiesz co? Się zastanawiam, czy byłbym w stanie... Jak dużo ich tam jest, tych chłopów tam? Słuchaj, ja myślę, że to byłoby trzech chłopaków w koszulkach Polonii. Czy jestem w stanie jakoś do ziomeczków swoich zadzwonić? Stacjonarny. Wejmuj, kurwa, notes i szukaj tam tych numerów. Nie, to idę z tym kijem. Po alkoholu masz rację, nie myślę w ten sposób. Ja otwieram okno z tego 8 piętra. Się wychylam, ja z Mariuszem już do windy idę. Z giwerą i z odznaku. Mhm. A ja dalej siedzę i popijam kolejnego kilona. Okej. Okay. Igor, ja co krzyczysz z okna? Kurwa, gówniarze, spierdalać mi stąd! Bo do starych pozwonię! Po chwili ktoś tam z dołu też się coś niewyraźnie drze, nie? Ale słyszysz, pies cię jebał! Twoją starą! Bo... Oj, takiego, bratku, zaraz takiego, cię pies przyjdzie wyjebać i wciskam tam na ten parter, nie, w windzie. Bo takiego szczeniaka jak ty, to tylko suka mogła spłodzić. No tak. Słuchaj, Mariusz. No. Trzech gości z Polonii kręci ci się koło bety. Ja myślę,
że to jest idealny moment, żebyśmy, cóż, no, jeżeli nie chcesz przyjąć stresu, jeżeli nie chcesz spadku stabilności, no to ja myślę, że tutaj powinieneś sobie rzucić. Działaj pod presją, nie? To jest coś, co moglibyśmy tutaj zastosować. Albo przyjmujesz minus jeden do stabilności, okay. Albo możesz rzucać. Rzut plus opanowanie. Znaczy, pod opanowaniem tak, mam bez działaj pod presją. Bez modyfikatora. Okej, okay. Sukces z komplikacjami. No dobra. Słuchaj, ta winda kurwa nie przyjeżdża, nie? W sensie, nie wiem, może się zdupcyła. Może ktoś... Słyszysz, że te drzwi gdzieś tam na dole... na dole się, wiesz... uchylają, zamykają. Ktoś się chyba blokuje po prostu. Albo coś takiego, nie? Tak z 4 piętra niżej. Zaczynam zbiegać. Mhm, no dobra. Jak się tylko do niego, Mariusz, to zapierdalaj. Ja zaraz będę za tobą, jakby coś się działo. To przyjdę, będę zgrywał dobrego policjanta, rozgonię, kurwa, te całe towarzystwo. No i tak, ja mu oddaję to, nie? Jakby, jak on chce to rozwiązać po swojemu, droga wolna. Ale w odwodzie będę. No dobra. Dobra, słuchaj. Mariusz, zbiegasz szybko po tych schodach, wiesz, czysta woda, zimniutka, zagryziona ogórkiem kiszonym, nie? Powąchana musztarda. To jest, wiesz, ten rausz po prostu lat 90. Zbiegasz po schodach, słychać tylko to walenie po prostu obcasami butów po tych, wiesz, schodach z lastryka. Zbiegasz 3 piętra niżej i tam, wiesz, widzisz sąsiadkę, panią Marzenkę, która z wózkiem próbuje się, wiesz, wpakować do tej windy. Już byś był na dole, kurwa, gdyby ona z tym wózkiem się nie pchała po prostu do środka, nie? Z tym berbeciem małym, tam nie wiem, półtorej roku, ma 2 lata. I ona widzi ciebie, jak zbiegasz z baseballem, kurwa, po schodach. Wiesz, jest... Wcięło po prostu ją, nie? Ja myślę, że on już się spędzi i biegnie dalej, bo... Mm-hmm. Znam sobie sprawę, że ta winda pojedzie do góry i... Mm-hmm. A jeżeli Mario biegnie, ja się zatrzymuję przy tej windzie, widząc tą panią Marzenkę, wyciągam blachę, zielnie trochę ode mnie wódą, mówię policyjne sprawy, pilnie muszę zjechać na dół i wpierdalam się do tej windy przed nią. Likwiduję tą windę. Okej, okay. No dobra. W tym czasie Igor... Czy stoisz tam na balkonie i dalej się przekrzykujesz z tymi gośćmi, tak? Okej, okay. Waldemar, słyszysz mnóstwo inwektyw. Szczególnie o twojej starej, o ruchaniu, dupczeniu i sraniu. Nie? To jest jakby główna linia dialogu, która się właśnie odgrywa na zewnątrz. Po chwili na zewnątrz dołączy się do tego wszystkiego, Igorze, sąsiad. Sąsiad Mariusza, bo to u niego na kwadracie jesteście, tak? Tak rozumiem przynajmniej. Starszy gość, grube szkła, wiesz, na nosie ma nałożone, siwizna, łysa czaszka, sweterek w taki, wiecie, w takie rąby po prostu, nie? Wychyla się w tym momencie, wychodzi na ten balkon. A przepraszam bardzo, czy możecie się zamknąć, bando gówniarzy? Już jest po 22:00. Jak można tak drzeć ryje w nocy? Panie, to jakiś tam szczylek koło aucie kręcą, koledzy chcą auto zarypać, no to interweniuje, nie? Z balkonu? Kim ty w ogóle jesteś? Przepraszam, nie widziałem tutaj Mariuszka. Mariuszek właśnie idzie do chłopaków, a ja chciałem, żeby chociaż zająć na chwilę. Panie, już będzie ciszej, już spokojnie, już opanowana sytuacja. Zapamiętam sobie ciebie, gościu. Zapamiętam sobie. Dobrze, wiesz, niech pan jeszcze zamyka. To milicja obywatelską zadzwoni, kurwa. Po czym słychać 3 strzały? Nie no. Waldemar, co ty robisz?
Ja się odwracam do Waldka i mówię, patrz kurwa, system się zmienia, a ci ludzie dalej popierdoleni. Zaskoczony? Po prostu masakra. Ten kraj się kurwa nigdy nie wstanie z kolan, no. Nigdy przez starych dziadów. Dokładnie. Biorę tą troszkę. Myślisz, że to jest złoty strzał? W sensie wiemy, w co się pakujemy? Nie. Ale takiej okazji drugiej nie będzie. Kurwa. Rzucam tą troszkę na stół. Nie będzie drugiej. Dobra. Tego. Słuchajcie. Wręcz można powiedzieć, że po to mam to stanowisko, żeby z niej skorzystać. Słuchaj, Mariusz. Zbiegasz na dół. Wybiegasz, kurwa, z tym baseballem. Masz, wiesz, na lewej ręce, czy tam na prawej, masz ten kastet, wiesz, założony, czy może trzymasz go w kieszeni na wszelki wypadek, w końcu masz baseballa. Wybiegasz na zewnątrz. Ciemno jak w dupie, latarnia mryga po prostu światłem. Tobie, wiesz, jakby ta woda wjechała, nie? Tam jest ciężej trochę. Jakby nie jesteś tak, wiesz, sprawny, jesteś nabuzowany. Ale wiesz, sprawność, oczy, przyglądasz się, idziesz do tej swojej bety i widzisz tych trzech chłopaków, którzy właśnie majstrują, kurwa, przy oponach, nie? Jeden z nich, widząc ciebie, co jest, kurwa? Wypierdalaj, gościu! Jak sobie tam rzucam z tekstem tylu... Polonia się dupę, wiesz, jakie obelga właśnie na Polonię i... Kurwa, wypierdalać, bo skończycie! I robię zamach taki, bo tym baseballem chcę ich po prostu zastraszyć. Dobra, słuchaj. Zlać u mnie atut. Za każdym razem, gdy komuś grożę. Bezpośrednio, w wiarygodny sposób rzuć na przemoc. Okej. Rzuć sobie na przemoc z modyfikatorem minus jeden ze względu na tą wódę, wiesz? Jasne, minus jeden. Czy może minus jeden? Może. Kurwa, 17, nice. I to mi daje... dana osoba musi zdecydować, czy robić to, co każe, czy się sprzeciwić, wiedząc, że mogę zrealizować swoją gaźbę. Wypierdalać, bo skończycie... Nie wiem, się pewnie jakoś zaplątam. Połamani będziecie w kostnicy. Po prostu grożę, że ich zajebie. Okej, okay. oni wiesz tak patrzą po sobie, patrzą na tą, wiesz, twoją betę. I wiesz, ten jeden ziomek się tak zaczyna cofać po prostu trochę, wiesz, za samochód, nie? Ty kurwo, jebana z Legii, śmieciu pierdolony, jeszcze tu kurwa wrócimy. Tak, ja wiesz, ci kurwa dam. Tak popatrzył. Jasne, biegniesz, wiesz, biegniesz do niego. On, wiesz, to jest moment, w którym odwrócił od ciebie trochę swoją uwagę, bo widzisz, że jesteś najebany, może nie jesteś tak sprawny, ale ty dobiegniesz do niego, będziesz mógł zrealizować swoją groźbę. Widzisz, że on popatrzył po prostu na to ósme piętro. I wiemy, kurwo, gdzie... Tu miał dokończyć prawdopodobnie, gdzie mieszkasz. I jeszcze tu wrócimy. Przyjebałeś mu kijem. Wiesz, momentalnie chłopa zamroczyło. Padł, wiesz, na cztery kończyny. Zaczyna się, kurwa, odczołgiwać od ciebie. Ma rozjebaną głowę. Gdzieś go tutaj, wiesz, huknąłeś go w łeb tym kijem. Jeszcze raz was, kurwa, zobaczę przy moim aucie, to was, kurwa, matka nie pozna. Wypierdalać, już. Jeden z nich, wiesz, tak się przygląda dłuższą chwilę. No, skurwielu, ze sprzętem to każdy jest, kurwa, odważny, a na gołe pięści to się, kurwa, nie wychylisz, nie? Śmieciu jeden. I zaczynają podnosić tego swojego ziomeczka. Nie no, na trzech, kurwa, to z sprzętem to jest wyrównane, moim zdaniem. Ja w ogóle, widząc tam, co się dzieje, nie? Tak, ty w tym momencie myślę, że wyjdziesz po prostu, wiesz, z bloku, nie? Tak, no... Widzę, że jest jakaś sytuacja konfrontacji, więc podchodzę tam, no jednak jeszcze nieśpiesznie, bo widzę, że no Mario stoi i ma się dobrze i gdzieś tam chyba jest w pozycji może przewagi, dominacji, ale idę tam w tamtym kierunku, nie? Co to jak on tak się prowokuje, że ze sprzętem jestem, to opieram baseballa o jakiś samochód i... No dawaj, kurwa, Saniaku.
No tego, co okay. Tak prowokował, że ze sprzętem jestem. Tak, wiesz co, on wiesz, podnosi tamtego swojego ziomka, bo tamten, wiesz, wypluwa po prostu w tym momencie, wiesz, z ust wypluwa na ziemię, wiesz, taki krwawy kożuch, a chyba trzasnąłeś go gdzieś tam, wiesz, w okolice szczęki, widzisz, jak wypluł dwie takie białe perełki się potoczyły w tym momencie po płytce chodnikowej. A i on podnosi tego swojego, chodź kurwa, spierdalamy stąd. Bo to jest ten kurwa zjeb, co kurwa wtedy 4 lata temu. I ty, Janusz, będziesz to słyszał. Mhm. To jest ten zjeb, kurwa, co 4 lata temu, kurwa, ten klub podpalił. Pierdolony debil. I zaczynają, wiesz, zaczynają odchodzić od tego samochodu. Znaczy odchodzić, bardziej zaczynają spieprzać po prostu, tylko ciągną tamtego ziomka ze sobą, nie? Żeby odejść od tej bety Mariusza. Mhm. Ja sprawdzę, co z samochodem. Nie wiem, możliwe, że właśnie jakoś światło, które jest w latarni, tak pada na rękę Mariusza, widać właśnie poparzenie na lewej dłoni. Mhm. Słuchaj. Sprawdzam po prostu samochód. Mariusz. Dobra, ja już podchodzę tam do nich, tak? Mogłeś tam być gdzieś w okolicy tego samochodu, podejść? No myślę, że na pewno będziesz koło Mariusza, bo oni już, wiesz, oni już po tej wymianie zdań zaczynają odchodzić po prostu. I słyszałem, tak? To o tym tak. Klubie, tak? Tak, tak, słyszałeś to jak najbardziej. To wiesz co, Mariusz. Ja tak podchodzę, opieram się o tą betę Mariusza, wyjmuję sobie papierosa, wyciągam zapalniczkę, długo tak ją podpalam, w sensie długo trzymam ją tak zapaloną, zaciągam się tym papierosem i tak mówię, kurwa, Mariusz, nieźle ich pogoniłeś. Mają szczęście, że mi się nie chciało biec za nimi. I coś im się chyba w wełbie poprzestawiało. Pomylili cię z kimś, co? Kurwa, Polonia tutaj pojebała ich. I tak próbuję go podpuścić, żeby mi coś poopowiadał o tym klubie, nie? No to dobra. No. Bo słuchaj, nie słyszałem tej historii. Janusz, powiem ci inaczej. Słyszałeś. To była dość ja duża sprawa. Tak, tak, słyszałeś. Ale wiem, że to, dość... ale wiem, że to on, tak? W sensie... Nie bardzo. Nie, to jest... Było, ale... No właśnie o tym mówię, nie? Że próbuję go podpuścić, żeby coś więcej powiedział, mm-hmm. Bo okay, chyba okay. Ci kurwa Janusz z kimś pomylili, co? Co to kurwa było? O co tu chodzi? I teraz tak, Mariusz, ja myślę, że wiesz, moment, w którym ktoś cię wypytuje o te wydarzenia, to jest minus jedynka do stabilności. Ale możesz wziąć się w garść i to, wiesz, żeby nie poddać się stresowi. Czy z drugiej strony też jestem w szale walki trochę jeszcze, więc nie wiem. No dobra, myślę, że może jak się zestresuję, to najwyżej się po prostu jakoś spróbuję. Czyli czekaj, opanowanie rzucam? Weź się w garść, po prostu klikasz tamten... Dobra, widzę. Minus jeden. Mhm. Tak. Powiedz mi teraz, Janusz, do ciebie pytanie. Jak... co to dla ciebie znaczy? W sensie, jasne, tym chłopakom mogło się coś popierdolić. Ale jeżeli to byłby Mariusz, to co to dla ciebie znaczy? Wiesz co... Powiedz mi więcej o tej sprawie. Czy na przykład tam ktoś w tym pożarze zginął? Co tam się wydarzyło? To co słyszałeś o tym, to była duża sprawa, tak ze 4-5 lat temu. Tam się swajczyły dwa bloki. Na dole w piwnicach, w jednej z kamienic warszawskich, na Bemowie, był klub nocny. Klub Go-Go, panienki, tani alkohol. I ten klub zaczynał się w piwnicach, a kończył się na drugim piętrze, nie? Mniej więcej. Tam było zawsze głośna muzyka, światła, jakieś dym, mgła, tego typu rzeczy. Jeżeli chcieliście złapać w policji, czy też wtedy w milicji, jakiś kontakt, jakąś wtykę u kogoś, to w tamtym miejscu najprawdopodobniej byłeś w stanie kogoś dopaść, nie? Żeby wyłapać jakieś informacje. Ale wtedy coś się stało w klubie.
wybuch pożar, wybuch ogień, oficjalna informacja, jaką dostałeś, jaką wyczytałeś też w gazetach, że jebnął gaz. Mhm. I zginęło wtedy w pożarze ponad 30-40 osób. Mhm. Dwa bloki obok też zaczęły się fajczyć, ale strażacy zdążyli je ugasić, nie? Natomiast tamten w tym momencie to jest taka kamienica widmo. Tam są stare, popalone, poczernione ściany, tam nic nie ma, nikt tam nie chodzi, nikt tam nie kręci, a wśród ludzi mieszkających w tamtej okolicy to wszyscy mówią, że wiesz, nocą tam straszy, nie? Bo kurwa tyle trupów tam się spaliło i tyle ludzi tam życie straciło. Okej, no, czyli sprawa jest, temat jest gruby. Co to dla mnie znaczy? Wiesz, ja sam aniołem nie jestem, aczkolwiek to, co mam już pod paznokciami, to już zaczyna mi trochę na sumieniu grać, więc ja nie... No to jest za mało, żeby może, że tak powiem, Mariusza w jakiś sposób zechcieć, nie wiem, wyeliminować czy oddać w ręce sprawiedliwości. Ale jeśli on jest w takim stanie, że jest na takiej adrenalinie, rozochocony, to jak jeszcze podlany wódą, to ja chętnie jakiś szczegółów bym się próbował dowiedzieć od niego. Czy on jest w stanie się teraz przyznać do czegoś? To było, nie było? Jak to było? Co się wydarzyło? Nie? Coś mogę rzucić takiego? Na przykład? Jest taki ruch, który się nazywa wpłyń na innych. O właśnie. Ach, jestem cięci w tym. To jest rozumiesz, plus charyzma. Weź się w gaś, nie daje mi żadnego setu teraz, jak mi weszło. Jak ci się udało, już patrzę. Keep it together, tak? To teraz rzuciłeś? Tak, 12 sukces z komplikacjami. Okej, okay, już patrzę. Wiesz co? Ja myślę... Ja myślę, że moment, w którym ci goście o tym wspomnieli, ja myślę, że jesteś troszkę przestraszony teraz. Może nawet inaczej. Może wzbiera w tobie poczucie winy. I to jest minus jeden do stabilności. Bo... Tak, zaznaczasz sobie... teraz tak, wchodzisz sobie na kartę postaci. Strona druga, zgaduję? Tak, i na drugiej stronie na karcie postaci sobie to zaznaczasz. Zaniepokojony, w sensie od... Od góry tak. Zaznaczacie. Czyli domyślnie spokojny, to teraz jestem zaniepokojony. Tak jest. No i czy mechanicznie mam sobie jeszcze zaznaczyć tą kondycję? Sked? Czy... To tylko na stabilność jest, wiesz, bo poprawę jeszcze tam. Wiesz co, możesz sobie zaznaczyć, bo myślę, że tak. I jesteś troszkę przestraszony tym, że ktoś przywołał to wspomnienie, że ktoś o to zapytał, bo jednak nie jest to komfortowa dla ciebie rzecz. Ty wiesz, co się wtedy stało, prawda? No i rozwiążcie to między sobą. No i dobra, ja mogę na niego jakby mechanicznie wpłynąć, tak? Rzucając tak, możesz sobie rzucić tutaj wpływ na innych i... Czyli rzucam z karty z charyzmy, tak? Mhm, tak, rzuć plus charyzma, tak jest. Na minus jest jeden. Nie. U mnie. Tak? Bo mam minus jeden charyzmy. Patrzę. Tak, 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 tak. No dobra, to tak. Jeżeli chodzi o ten ruch, bo ten ruch można wykorzystać przeciwko BG, tak? I teraz Mariusz będzie miał plus jeden do następnego rzutu przeciwko tobie. Czyli jeżeli on będzie chciał wybadać na przykład twoje... Wiesz, co ty chcesz zrobić, nie? Bo wiesz, no, pracujesz w policji, a sprawa była naprawdę gruba. A nie będę raczej w to... Wiesz co, to nie na teraz to rozmowa. Nie, coś, tak jak sam już jakby ja to tak zacząłem, tak? No pierdoli jakieś głupoty, co o tym chodziło?
Ale pogoniłeś ich pierwsza klasa, bratku. Pięknie. Tak, możesz jeszcze zauważyć, po Mariuszu nie zaprzeczył nic. W sensie stara się wytłumić emocje w ogóle. Jasne. To... Ja jako człowiek taki właśnie niezbyt przenikliwy i empatyczny. Wszystko jest w porządku. Odpuszczam temat, nie? Mm-hmm. Po prostu jakaś Julia coś pierdoliła, nie? No też jasne. Dobra, sprawdzam jeszcze te opony do końca i pewnie będziemy wracać. Widzisz, że kurwa 3 z 5 śrub już zdążyły kurwa chujki odkręcić, nie? Jakby chcieli ci opony, widzisz tam, wiesz, 4 cegłówki podłożone. Kurwa, biedaki jebane, następnym razem wsadzę mu tą cegłę w dupę. I zobacz, Stabil cię tutaj jeszcze zarysował nad kole, zobacz. Ja pierdolę. I pokazuję mu. Tak, wiesz, taka piękna, wiesz, jeszcze latarnia tak mryga i widzisz tą piękną, białą rysę, taka, wiesz, 15 centymetrów po prostu. Gruba, także paznokieć jesteś w stanie włożyć do środka, nie no. A było zapierdolić na miejscu. Wypadek, kurwa. Dobra, Mariusz, zostaw to. Na górze jeszcze w zamrażarce mamy flaszkę. Tomku. Za długo już tu jesteśmy, pewnie Waldek już ją tam pije. Tomku, póki oni tam robią rozpierdziel na dole, nie? Mhm. Właśnie chciałem przejść do was jakby ze sceną. Tak. Także Igor, Waldemar, wy siedzicie przy stole, te teczki są rozłożone, literatki do połowy w tym momencie są rozlane, ogóreczki. Czy o czymś gadacie? Ja zapalam papierosa. Tak mówię, Biały, dobrze wiesz, czym się zajmowałem. Kurwa, ja już przewoziłem kiedyś takie teczki. Patrzę na nie tak z takim, chwilę się na nie zawieszając, nie? Widać, że jest to jakieś dość niefajne wspomnienie. Ja mówię, kurwa, to nie może być dobry strzał. To będzie dobry strzał. Ja pracowałem na tych teczkach. Ale ty chociaż wiesz, co oni kurwa tam po tym rusku ponapisywali? Ty wiesz, po co my tam jedziemy? Zarobić. Ale to nie mnie męczy. To nie jest rzecz, która mnie najbardziej męczy. W całej sprawie. Męczy mnie, gdzie to jest. No, w magazynie wojskowym, tam pod Warszawą. To nie jest magazyn wojskowy. Ruskie raz po raz trzymali rzeczy w magazynach niekoniecznie wojskowych. Albo jeżeli nie było miejsca, albo jeżeli im się nudziło i nie chciało im się szukać miejscówki, czasami zajmowali coś państwowego. To byli Ruscy, oni się nie certolili. Jeżeli chcieli zrobić imprezę na twoje mieszkanie, to mogli zrobić imprezę na twoje mieszkanie. Dobra, Białe, mi chodzi o to, czy chociaż trochę wiemy, po co jedziemy. Sprzęt wojskowy. Jakiś fajniejszy. Nie są to jakieś akacze dla gwardzistów. Ale chciałbym od ciebie potwierdzenia, że to jest jebane broń, a nie jebane sprzęt wojskowy. Chemiczne. Sprzęt wojskowy. Nie są to odpady chemiczne. Wiem, jak wyglądają odpady chemiczne w papierologii. Bo ogarniałem to. Dobra, a otwieram tą teczkę na jakiejś tam randomowej stronie. Jesteś w stanie mi chociaż przeczytać dwie linijki stąd? Zrozumiałe. Słuchaj, Waldemar, o ile dobrze pamiętam, ty znasz rosyjski, tak? Tak, biegle. Okej, biegle znasz rosyjski. Igor, ty jak przeglądasz tą teczkę, akurat wiesz, łapiesz po prostu gdzieś w środku drugą teczuszkę, która tam jest, szary papier, na środku jest czerwona pieczątka MSW, tak? Tuż pod spodem kolejna czerwona pieczątka po cyrylicy napisana. Nie wiem, czy ty... Myślę, że mógłbyś coś kojarzyć. Tak, wiesz, patrzysz na te literki. Secret. Nie? Jakby, jak to przetłumaczysz sobie na polski, tajne. Otwierasz gdzieś tam na jakiejś losowej stronie, po prostu na środku. Widzisz, wiesz, arkusz, słupeczki, jakieś wyliczenia. Jedna rzecz, Igorze, która rzuci ci się w oczy. Na dole, na jednej ze stron,
jest fragment ciemno-niebieskiej pieczątki. Pieczątki, którą ty już widziałeś. I ja bym na twoim miejscu, w sensie dostajesz ode mnie minus jeden do stabilności, bo ty już fragment takiej pieczątki widziałeś. Ale możesz sobie tutaj, wiesz, wziąć, weź się w garść, żeby próbować nie przyjąć tej minus jedynki. Przyjmę. Słuchaj, czujesz, wiesz, taki dreszcz po prostu, aż ci się włosy, kurwa, na karku zjeżyły przez chwilę, bo ty już widziałeś te pieczątki. Ty pamiętasz te dwie albo trzy teczki, które, kurwa, wpadły ci za fotel, jak przewoziłeś teczki za białoruską granicę. I znalazłeś je później, jak wróciłeś. Przeglądałeś je, widziałeś jakieś, kurwa, badania, jakieś dziwne rzeczy, których nie rozumiałeś, ale było trochę zdjęć. Zdjęć, których nie powstydziliby się w nekrologach albo w krematoriach, czy w innych tego typu przybytkach związanych z odprawianiem ciał na drugą stronę. I pieczątka do złudzenia przypomina, przynajmniej jej fragment do złudzenia przypomina ten, który ty widziałeś wtedy w tych teczkach. Rzucam w białemu tą teczkę, zaraz z tą pieczątką. Mówię, kurwa, wiesz co to jest za organizacja? Nie. Pieczątka nie jest w całości, nie? Znaczy wiem, że to jest departament, który współpracował z ruskimi, nic więcej nie ma. Wiesz co, ja kiedyś przewoziłem jakieś gówno od nich, w sensie kazali mi coś przewieźć, zapłacić. To były jakieś szemrane interesy. To są bardzo... ruskie! Albo masz proste jak WAKcze, albo coś szemranego. To ale akurat nie jest było to szemrane, to nie było na zasadzie szemrane, że to, nie wiem, kurwa, lepszy AK, to nie jest lepsza snajperka, to było coś mega dziwnego. Tam goście gonili, to byli naukowcy, kurwa, a nie wojskowi. My, kurwa, nawet nie wiemy, na co się porywamy. Ja już widziałem, kurwa, te teczki. Ja już widziałem coś takiego, stary. To jest popierdolona akcja, stary. No. Wjebiemy się w takie gówno, że będziemy się modlić, żeby nas, kurwa, wywieźli na Syberii. Nikt nas już nie wywiezie. Ja ci powiem. Ruskich już nie ma. Ja tego, kurwa, nie widzę. Będziemy totalnie w dupie, stary. Pieniądze pieniędzmi, kurwa. Dobrze wiesz, że jeżeli ja pieniądze bardzo chętnie przytulę, ale... No to ja se przytulisz i wypierdolisz stąd. Kurwa, albo nas przytulą właśnie gdzieś ruskie, stary. To jest gówniany interes, kurwa. Zobaczysz, że... Będzie tak, w całej tej akcji najbardziej się nie boję ruskich. Kurwa, ja się boję tego, co znajdziemy w tym jebanym magazynie. Ja się boję podejścia pod ten magazyn. Bo wiesz, gdzie jest problem? Wiesz, gdzie jest, kurwa, problem? Zgadnij, gdzie ten magazyn jest. No? W Pruszkowie. Koło dworca. To Mariusz tam się, kurwa, nie dostanie, bo Pruszków jest Polonii, z tego co kojarzę. To swoją drogą. Ale oboje wiemy, co się tam zaczyna dziać. Już się tam kumoterstwo zaczyna robić. I tu jest problem. To jest rzecz, która mnie najbardziej w tym wszystkim boli. Biały utopimy i to będzie gówniana akcja. Ja ci o tym święcie mówię. To będzie bardziej gówniane niż to, co robiliśmy wcześniej. Naprawdę. To jest... Stary, chcesz, kuźwa, dalej żyć na tych kwadratach? Pić, kurwa, kuźwa, z literatek i kubeczki i herbatkę z szklanki w koszyczku pić? Chciałbym przynajmniej móc, kurwa, siedzieć w tych czterech ścianach i pić. Tak. Stary, ty nawet nie wiesz, o czym mówisz. Stary, zresztą, ty takie, kuźwa, machloje przewoziłeś i boisz się... Dlatego się, kurwa, zastanów, że tej jebanej pieczątki, tej jednej, kurwa, pieczątki się właśnie boję. Z jakiegoś powodu. Wiesz, mistrz, widziałem gorsze pieczątki. Stary, na przykład... A propos jeszcze tego tekstu, który tam, no jest, macie tą stronę otworzoną po prostu na środku, nie? I myślę, Waldemarze, że w środku parę linijek z tego
to jest coś o broni maszynowej. Jest podane kilka skrzyń z jakimiś oznaczeniami. Kojarzysz oznaczenia z innej teczki, którą gdzieś już miałeś po prostu przed oczyma, i tam faktycznie były jakieś nowszy model kałachów, który miał być przystosowany do nowych czasów, które miały tutaj zapanować. Większa szybkostrzelność, pokazuje, celniejszy i tak dalej. Pokazuje Igorowi, że stary, to jest sprzęt. To jest sprzęt, który będziemy mieli szansę opchnąć. No nie natomiast wiem, wiem, co mi dawał niżej. Pięć linijek niżej, Waldemarze. No Igor pewnie nie będzie wiedział, ale ty będziesz wiedział, że jest jakaś niewielka wzmianka o kilku skrzyniach z bronią chemiczno-balistyczną. Żeby nie prowokować Igora, ignoruję to. Staram się, w sensie widzę ten moment, kiedy on przeczytuje, czyta te terniki i staram się przeczytać jego emocje. Okej. Staram no to się pokarową zaskakować. Okej, okay, no to akcję, jak dla mnie to jest rozeznaj intencje. Tak, i to jest tak. Plus intuicja. My możemy wrócić? Ja bym chętnie stanął w drzwiach i patrzył na ten showdown. Wiesz co, tak, oni zaczęli mówić, jak wyście zeszli na dół, cała ta afera. Jeszcze sekunda, dobra? I zaraz tutaj jakby rozwiążemy rzut i wprowadzimy was dwójkę w scenę i będziecie już razem tu mogli się manipulować. Tomeczku, z karty, mordeczko. Jak masz, gdzie ty tu kurwa jesteś? Igor Laskowski. Charakter sheet i tu masz ruch, który się nazywa rozeznaj intencje, to jest read a person. Read a person, yes. O. Tak, klikasz sobie to po prostu i to ci się rzuca. O, tam jest minus jeden, bo nie dodałem. Sorry. Nie, bo to sam dodaje, nie? Tak, to wszystko się, okay. Wszystko się samo się tutaj dodaje. Dobrze, czyli 13 okej, okay. Słuchaj, i teraz kurczę, przepraszam, ja myślę, że to byłoby inaczej, wpływ na innych. Bo ty chciałbyś się dowiedzieć od Waldemara rzeczy. Tak, tak. Więc super. To jest rzut plus, tak, i też tam masz influence order. Na też pewno? Też. Jesteś pewny? Bo z drugiej strony chciał odczytać jego emocje po prostu. Dobra, i tak. On nie próbuje występić ode mnie info, on próbuje mnie szczytać. Tak, oba 13, więc tutaj tak nie ma znaczenia, więc... Okej, niech będzie. To możesz zadać jedno pytanie, Igorze. I tam masz pytania pod spodem na handoucie. Okej. Okay. Chciałbym poznać jego emocje, w sensie co wtedy myślał, w sensie co czuje, jak czytał ten tekst. Waldemarze? Znaczy, rozpoznaję to. Rozpoznaję ten na przykład typ pocisków. Ale moja pierwsza myśl taka, zamknij japę, bo znowu zacznie truć. Czyli to jest bardziej taka, powiedzmy, determinacja typu. No. Tak, patrzę, dzwonek domofonu, że ktoś wszedł po prostu do klatki. I tak, i myślę, że po chwili tam, wiecie, 3 minutki, winda już działa, kurwa, winda działa. Więc to jest moment, w którym Igor, ty patrzysz wymownie na Waldemara, Waldemar patrzy w teczkę i wy chłopaki w tym momencie stoicie w drzwiach, nie? Co tam, polane? Krzyczę do nich od progu. Mówię, wstaję, nie? Rzucam szlugiem, nie? Przechodzę się po pokoju, mówię, panowie, to jest tak gówniana akcja, a jeszcze biały, jak naprawdę, biały, ja cię bardzo lubię, ja cię szanuję, naprawdę, nie?
ale ty w tej polityce zaczynasz tak pierdolisz, że po prostu aż głowa mała. Jakiej polityce, stary? Muszę przeczytać. Biznesy chcemy robić, a nie ugadywać się z kimś. Właśnie im mniej się będziemy ugadywać, im mniej po prostu będziemy kuźniał jakieś kontakty chodzić, tym więcej dla nas będzie. To może przeczytaj na głos ostatnią linijkę, którą przeczytałeś, której nie bardzo chcesz mi kurwa przetłumaczyć. Czytam którąś inną linijkę, żeby brzmiało mniej więcej tak jak to. I mówię to z takim chamskim na starcie, takim chamskim ruskim akcentem, a dopiero potem to tłumaczę. Okej, okay. A to co im mówisz? Co to jest za przetłumaczony tekst? Ty powiedziałeś, że balistyczne, tak? Tak. Tam jest tylko, wiesz, to jest jedno zdanie dosłownie. Akurat, kurwa, Igor tak otworzył po prostu tą jebaną teczkę, naprawdę. Nie fart maksymalny, że trafił na to, ale tak akurat ją otworzył. Tam jest jedna, jedyna wzmianka, bo ty czytałeś te akta mniej więcej, nie? Także jest jakiś tam, wiesz, wojskowy szpej w środku. Technologicznie powiedzmy, że miał być zaawansowany. No akurat trafił, kurwa, na ten mały, drobny szczegół. Dobra, wiem. Tłumaczę to, bo gdzieś chemia balistyczna. Balistyczno-chemiczna, tak. Tłumaczę to jako odczynnik chemiczny do artylerii, rakietowej. Patrzę na niego i mówię... I tym się tak, kurwa, zlękłeś, tak? Kałasze spoko, ale to może jednąć. Farbą, kurwa, są straszne. Stary, pamiętasz 3 lata temu była taka jebana eksplozja w zakładach azotowych? Co goście palili faje przy magazynie z tym, z nawozem. Pamiętasz? No. Mhm. Jak myślisz, jaki jest najczęściej używany odczynnik chemiczny przy tego typu rzeczach? Azot. Okej. Okay. Czyli panowie, nie będziemy tam palić. Bo nas to jest w Pruszkowie, a będą nas zbierać tutaj w tym bloku. Czekaj, czyli kurwa chcesz, żebyśmy wywozili to w Nysce? Może akurat nie to, ale wskazuje na kałasze to. Nie interesuje chyba to i pokazuje to pieszątkę. Potem. Dobra, dobra. Potem wysadzili, żeby zakamuflować naszą operację. Czyli nie bardziej powąsić. Gdyby tak zakamuflować to potem. Nie, no spoko, kurwa. Wielka afera w fabryce, a ten wypierdoli w środku miasta, kurwa, azot. Po prostu... Jakiego miasta, Pruszków? A, dobra, przepraszam, Pruszkowie. Stary, wszyscy wyborcy, twoi po prostu, zagłosuj na mnie, wypierdolę twoją dzielnicę w kosmos. Wiesz co, masz rację, zmienię nazwisko z Waldemar Biały na Waldemar Wypierdala. I to będzie moje hasło wyborcze. Wypierdalać. Dobra, Waldemar. Ja bym wtedy zagłosował. Poważnie na ciebie spoglądam. Waldemar, polewaj. Polewam. Ty, Mario, w ogóle skumałeś, o czym oni tu rozmawiali? Bo przyszliśmy w trakcie. Widzicie, że Mariusz, wiecie, ociera kij w tym momencie szmatą po prostu, wiesz, ta cała czerwona jest. Mieliście dosyć zaawansowaną dyskusję na temat jakiegoś jednego zdania, które żeście wyczytali w tej teczce. Wiesz co, to jest... To trzeba sprawdzić. Nie ma co się, kurwa, modlić nad jakimiś dokumentami. Czy wy zdajecie sobie sprawę, jakie, kurwa, bzdury wypisuję w swoich raportach i notatkach służbowych? Gdyby ktoś to potem, kurwa, siedział i zastanawiał się nad tym, tu napisał. Właśnie, Janusz, to jest jeden problem, który, tak powiem, Igor się skupia na tym, że to może jebnąć. Ja widzę inny problem. Lokalizacja tego magazynu. Pruszków, wspomniałeś o Pruszkowie, tak? Pruszków.
To, no, to tam różne mędy teraz zaczynają działać. No, właśnie no. O to chodzi, ja się tych męd boję. Ojoj. Bo to jest jeszcze jak na złość tuż obok dworca PKP. A ktoś wziął teczkę? Jakby, ej, ty przyniosłeś te teczki z ministerstwa, tak? Skąd oni mogliby wiedzieć, że w ogóle coś takiego... Ja się nie boję tego, że oni też na to wpadną. Ja się boję, jak to wywieźć, żeby nie rzucić im się w oczy. Tak. To jest na terenie byłej elektrociepłowni. Znaczy elektrociepłowni. Tam jest parę budynków takich teoretycznie nieużytki. Słuchajcie, a jesteście gotowi na przebieranki? Jakbym załatwił z komendy mundury? Kurwa, no genialny pomysł. Wpadnijmy jako czterech policjantów na pruszków, nie? Mam spytniejszy plan. Od razu zobacz cztery worki, od razu się w nie ubierzmy. Nie wydadzą nam otwartej wojny. Spokojnie. To tak nie działa. Załadujmy to na pociąg. Wszystkie musieli to pociągiem przewieźć. I pociągiem wywieziemy za granicę. Pociągiem, kolego, kurwa. To ty oprócz BMW masz jeszcze pociąg? Kurwa, pociąg załatwić to. No ale Nyskę można na pociąg wpierdolić. Widzicie, że on już tak odpłynął totalnie. Pociągiem. Może pomysł i dobry, ale kurwa, skąd my weźmiemy pociąg? Jak będzie trzeba, to kurwa się pociąg załatwi. Ale to jest dobry pomysł. Kurwa, załatwić pociąg? Nie. Znaczy tak, załatwić pociąg. Masz tam kogoś w Ministerstwie Transportu? Nie, panowie. Załatwić dosłownie pociąg. Ja wiem, że będziemy mieć puszki, które możemy wysadzić, nie? Ale to jest stary kuwiele pomysł. Jeszcze tym bardziej wysadzać pociąg. Panowie, dywersja. Wykoleić pociąg. Chłopie, ludzi pozabijasz. W tym momencie... Z ludźmi. W tym momencie jakiś słyszycie pukanie do drzwi. Tak. Już z Pruszkowa przyjechali. Czego? Szybcy są. Tak, podchodzę. Rozkluczam pewnie. To ja. I poznajesz łos swojego bratanka. Kuby. A. Wujek, wpuść. Poglądam na chłopaków, na ten budel. Nabę już. Co się stało, młody? No ale w pośmie nie będę przecież stał na zewnątrz. Otwieram, tak. Mhm, otwierasz drzwi i widzisz swojego bratanka, Kubę Adamka. Widzisz, że chłopak, wiesz, jest... Cóż, Mariuszu, opisz, jak wygląda Kuba. Tak na co dzień. Pierwsza rzecz, łysy też. Dość chudy, drobny. Nie ma może z 15 lat, może w 15 lat ma jakieś. No, to taka chudzinka po prostu, mało. Bo jeszcze przy Mariuszu to tak jakbyś... My kojarzymy młodego z niego? Tak, no, na pewno. Tak, myślę, że kojarzycie, myślę, że nieraz przy wódzie gdzieś to tam może wypłynęło, że chłopak jest chory na raka. Dlatego... Łysy przyjmuje chemię jakąś, nie? Koszulkę Legii ma na sobie, nie wiem. Tak. Ma teraz koszulkę Legii na sobie. Ma koszulkę Legii na sobie w tym momencie. I coś, Mariusz, na co... Albo inaczej, Janusz. Coś, na co ty, myślę, zwrócisz uwagę. Chłopak ma napuchnięte kostki. I widzisz, że są poharatane trochę. Tak jakby kogoś uderzył. Wiesz, to jest ten moment, w którym po jakiejś bójce, bijatyce po prostu masz napuchnięte ręce od bicia kogoś, nie? Mhm. Co tam się stało, młody? Chodź. Już tam zamykam za nim. Tak, on wchodzi. O! Też tak popatrzył na stół. No dobra, wujki, to polejcie też. No i tak z taką zawadiacką miną, po prostu 15-latek.
Ja zawijam te teczki i rzucam ten, podaję białemu, nie? To chowam. Ja patrzę na Mariusza, czy on pozwoli, żeby młody coś tam wypił, bo ja wiem, że no... Młody już chyba wypił z nami nie jeden raz, no panowie. Ale, tak, ale zgodnie z zasadą, przed młodzi piją połówki, kurwa. Nie będziemy z młody pić, póki swoje wypłaty, kurwa, nie przyniesie. Połóweczkę okej, ale bez przesady, żeby pił jak stary. Ma rację, to tutaj. Zgadzam się z Igorem. Ja biorę flachę i nalewam mu tak zwaną trochę większą połowę, jako ten dobry wujek. Polewam i od razu nalewając mu mówię, no to młody mów, co tam się stało. Tak, się patrzę, patrzę wymownie na jego, chyba że chowa gdzieś te ręce, nie wiem. Nie, wiesz co, on przesunął sobie tak krzesełko, wiesz, kuchenne, po prostu przesunął taki taboret do stolika, złapał za ogóra, złapał za tą literatkę. No to jest duża połówka, nie? Jakby połówka, ale duża, wiadomo. No już tylko Kaśka mnie znowu opierdoli. Jego matka. Tak, tak. Myśli. No mama mnie wkurwia. Była na wywiadówce ostatnio. Wiesz, zaczyna przez parę minut po prostu mówi o tym, jak matka go denerwuje, jak to każe mu odrabiać lekcje, że pobił się tam z kimś w szkole, bo go wyzywali od łysoli. I Janusz, widzisz, że obchodzi temat tego, co się wydarzyło. Bardzo szerokie koło robi, ale widzi po prostu, wiesz, ten twój wzrok na sobie. No... A poza tym to widziałem, że pod blokiem się czarni kręcili. Widziałem, że jeden dostał, znaczy już był taki czaśnięty. I tam ci odeszli na chwilę. Chyba się odlać czy coś, więc podbiegłem i mu przyjebałem. O chuj! Dobrze, no pody chcieli mi podpiedolić. A, no właśnie, to jeszcze widzisz, wujek, to jeszcze ci pomogłem. Ha, jebane śmieci z Ożarowa. No nie, młody zasługuje w tym momencie na Kilona. Oj, no wujek, dajże spokój. Jak to nie zasługuje na Kilona? Tak wskazuje dłonią na młodego, patrzy na Mariusza. Zasługuje. Polej młodemu. Niech będzie. Tak się patrzy na młodego i takie oczko. No, a co wy tu tak ten... Mariusz, wujek, oglądałeś mecz? Straszne to było. Papaskam śmiechem. Straszne to było, naprawdę. Oglądaliśmy wszyscy, no. Ale słuchaj, za tydzień to jedziemy na stadion. Tak, tak, no, w środę jest mecz, ostatni, gramy z Motorem Lublin, jak przegramy, to spadamy. Daję sobie radę. Mam nadzieję. Lepiej, żeby dali. Mariusz. Mam nadzieję. Przestań się okłamywać. Co? Przestań się okłamywać. A co to? Wujek Waldek zmienił barwy? Wujek Waldek przecież dobrze wie, że jest realistą do bólu. Wujkowi Waldkowi się zęby znudziły. Widzisz, że poszło mu w złą dziurę, nie? Jak próbował się odezwać. Widzisz, no młody, nie fikaj. Dobra tam. Co to za papiery mieliście tutaj? A, oczywiście, Biały znowu wyciąga polityczne rzeczy i nas tutaj męczy jakimiś, wiesz... Słuchaj, młody, tak się odwracam. Młody, nie bądź jak wujkowie i nie odcinaj się od tego, co się dzieje w tym kraju, bo ci... Zacznij zarabiać pieniądze, jak normalny człowiek, a nie za polityk, a nie... jakoś inaczej. Dokładnie. Na przykład, jeśli w tym momencie tak patrzę wymownie na Igora, zajmij się handlem. Przykładowo. Patrz się, młody. Nareszcie mamy wolny rynek w tym kraju. I praworządność. I praworządność. Dokładnie. Więc młody,
wiesz, szkoła, szkoła. Ale im wcześniej zaczniesz zarabiać, wiesz, pieniądze, tym szybciej się z wujkami całego kieliszka napijesz. No, ale matka mówi, że że komuniści to jeszcze wrócą. I że tylko na chwilę wyjechali. Słuchaj, ich tam wie, dlatego ja dobrze ci mówię. Waldka, wujtka, to ty nie słuchaj od polityki, to ty się z dala trzymaj. Czerwoni będą, czy czarni, czy przezroczyści. Bylebyś zawsze na wierzchu pływał. No dobra, wujek, ja masz ma rację. No, tak. No. Patrz na Mariusza. Szkoła nie najlepsza, a 8 piętro, apartament. Jest, kurwa. Po dziadkach. Ma, kurwa ma, dorobił się, dorobił. Nie to, co ja w kawalerce służbowej, kurwa jego mać. Całe życie. No tak, słuchajcie. Ta rozmowa jeszcze z młodym się toczy przez chwilę. 10-15 minut. Ale widzicie, że ten alkohol, te chwile przeżyć, które gdzieś tam miał, i młody momentalnie spłynął gdzieś na krześle, nie? Leży sobie po paru głębszych połówkach i po tej chemii, i po tym, po tej bójce małej, więc... Właśnie, mówię do nich, a może mu nie można? No wiadomo, że mu nie można. Kurwa. Kurwa, człowieku. Ja dopiero wiesz, po czasie załapałem, nie? Mhm. Jak to ja? Mądry policjant. Ja myślę, że to, słuchajcie, no... Kurczę, no pewnie, że mu nie można. Na chemii, alkohol? No. Kurwa. Zupełnie. Minus jeden do stabilności. To ja weź się w garść. Dla kogo? Właśnie. Kurwa, dla wszystkich. Kto? Wszyscy polewali. Wszyscy winni. Nie, ja przyjmuję to na pewno. Ja przyjmuję. To chciałem tylko właśnie dodać. To też będę wrzucał. Ach, no kurwa, mu za wiele z tego życia nie zostało. Ta nauka mu kurwa chuja da, jak... Nie wiadomo ile. Ja pierdolę. Ale kurwa, Mario, musisz go teraz tutaj zatrzymać u siebie. Niech on do domu nie wraca. Przejebane będzie miał. Ty, a co do powrotu do domu, to starszy sierżant ma jakąś policyjną taksówkę, żeby nas rozwieźli? Nie jedzie jakiś swój kolega na służbie? A mogę zadzwonić po posterunkową, rozwiezie nas. No już godzina taka, a jutro i tak mamy co zrobić. Plac jutro zamknięty. Więc w sumie to jak nam z łów zejdzie, to jedźmy do tych kurwa magazynów tego białego, zobaczmy chociaż co to jest. Ale co, pojedziemy w dzień? No podjedziemy, zobacz, przejedziemy się tamtędy, zobaczymy co tam się w ogóle dzieje, przecież nie pójdziemy tam po ciemku, jak nic nie zobaczymy, nie? Dobra, chłopaki, jeszcze ważna sprawa, czy mamy to kurwa rano szukać jakiegoś bombowca czy tam chuja, żeby tam nam ten... Nie, myślę, że jutro... No, nie powiem, może dałoby radę powiedzieć w łapę. To jest istotna rzecz. Ja nie mam do tego kluczy. No, chcemy tam najpierw podjechać, biały. Nie wchodzimy tam od razu. No okej. Nie? A jak będzie okazja, rozejrzymy się, zobaczymy. Ja tam łom zawsze... Jakieś narzędzie ze sobą trzeba mieć. Ja w samochodzie łom zawsze wożę, no. Taka fucha, nie? Więc... Coś jak tylko szpaję, trochę mam w aucie, więc... Ja tylko chcę... Na pewno on śpi, tak? Nie jest tak, że kurwa leży i słucha, jak my tu się umawiamy na jakąś robotę. Nie no, widzisz, że tak wiesz. To i później nas będzie ratował, kurde. Wujek, dobra, mówiliście, Mario, że idziecie na robotę. Z bagażnika wyskakuje. Koszty, yes. Dobra, Mario, ogarnij młodego teraz wieczorem, a jutro się spotkajmy na spokojnie, będziemy myśleć po prostu, co z tym dalej zrobić. Po pijaku to wymyślimy coś jeszcze głupiego, za chwilę posterunkowa nas podwiezie tam w ogóle i nas zawiną, zanim się jeszcze coś zacznie dziać.
Chodźmy teraz spać, póki jeszcze w miarę ogarniamy życie. I jutro po prostu podejdźmy do tematu z chłodną głową. Chociaż mi się ten interes... Kurwa, to będzie bardzo gówniana sprawa. Ja wam to mówię. Cześć, mi się z tym zaspokój. Dokładnie. I tym niech ci się przyśnią dolary. Tak, dolary. Zielone, piękne, z prezydentami. I tym dolary. Akcentem zrobimy sobie małą przerwę.